kolejne spotkanie dotyczące zbliżających się wyborów do rad dzielnic. Witam serdecznie. Spotkanie organizuje Rada Dzielnicy w pierwszej kadencji, która swoją działalność zakończyła oficjalnie 16 stycznia tego roku. Ja miałem przyjemność być w zarządzie przewodniczącym zarządu. Tutaj mamy kilku przedstawicieli naszej rady. I to spotkanie chcielibyśmy, żeby się odbyło w takich dwóch częściach. Pierwsza to będzie krótkie sprawozdanie, które na slajdach Państwu pokażę z pierwszej kadencji Rady Dzielnicy, żebyście Państwo mieli obraz, jakby czym się zajmowała Rada Dzielnicy w pierwszej niepełnej kadencji. Natomiast w drugiej części podyskutujemy sobie o tym, co nas czeka, ewentualnie na Państwa pytania spróbujemy odpowiedzieć, spróbujemy też Państwa zachęcić do tego, abyście Państwo włączyli się i kandydowali do Rady Dzielnicy w kolejnej kadencji. Jeżeli chodzi o pierwszą kadencję naszej Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie, to ona miała jakby swój początek w połowie 2016 roku. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, na początku czerwca 2016 roku odbyły się wybory do tej Rady. Po ponad dwóch latach zbierania podpisów pod wnioskiem o utworzenie takiej Rady. I przez te 2,5 roku tak wyglądała kwestia budżetu, jakim dysponowała Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie. Te pieniądze tak naprawdę są wyciągane z budżetu ogólnego miasta Gdańska i gdyby Rady Dzielnicy nie było, inaczej, do połowy 2016 roku Rady Dzielnicy nie było, te pieniądze po prostu zostawały w budżecie miasta, one nie były wydatkowane jakoś specjalnie na naszą dzielnicę, tylko szły na wydatki ogólne miasta. W momencie, kiedy Rada Dzielnicy powstała, taki budżet został wydzielony i w ten sposób przedstawiały się kwoty, jeżeli chodzi o te lata. 2016, tak jak mówię, było od czerwca, więc ta kwota jest jakby niższa o połowę, no bo pół roku tylko mieliśmy do zagospodarowania. 2017 to już był pełen rok, 2018 również. Różnica między 2017 a 2018 rokiem wynika z tego, że może to zabrzmi dziwnie, ale nasza dzielnica wyludnia się. A wbrew pozorom to chodzi tak naprawdę o to, że jest mniej osób zameldowanych albo wpisanych w stały rejestr wyborców, krótko mówiąc, tak? Bo kwota budżetu jest liczona na mieszkańca zameldowanego albo w stałej liście wyborców. Tak? Jeżeli wiemy o tym, że dużo osób wynajmuje, więc nie są zameldowani, te osoby nie są liczone do budżetu dzielnicy. Więc jakby wychodzi na to, że tendencja jest spadkowa. My jako mieszkańcy dobrze wiemy, że tych mieszkańców przybywa, a nie ubywa. Jeżeli chodzi o krótkie informacje, odbyło się przez te 2,5 roku, odbyły się 23 sesje. One mniej więcej raz w miesiącu się odbywały. Siedziba Rady Dzielnicy mieści się w budynku wygasającego gimnazjum numer 19, tutaj na Jagiellońskiej 5. I tam się odbywały nasze sesje. Również prowadziliśmy dyżury w każdą środę miesiąca. Do południa 2 godziny i po południu. W tej chwili jako Rada zdecydowaliśmy na ostatniej sesji w grudniu, że mimo iż wygasa nasza działalność 16 stycznia i do wyboru nowej Rady działa tylko Zarząd Rady Dzielnicy, to ustaliliśmy, że jednak będziemy te dyżury kontynuowali, ale już trochę w zmniejszonych ilościach godzin i są to druga i czwarta środa miesiąca, dalej 9, 11, 17, 19. Teraz w lutym to będzie 13 lutego i 27 lutego. Gdyby Państwo mieli jakieś sprawy albo po drodze się coś wydarzy, to zapraszam na te dyżury również do budynku, w którym wygaszane jest gimnazjum numer 19. W ramach tych 2,5 lat odbyły się również spotkania z pracownikami urzędów miasta, w tym Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdańskie Nieruchomości, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Straż Miejska. Odbywały się też kolegia przewodniczących zarządów w obecności najczęściej wiceprezydenta Piotra Kowalczuka. Jeżeli chodzi o budżet i wydatkowanie, to tylko oczywiście wyrywkowo chcielibyśmy Państwu przedstawić, co zostało z tego budżetu kupione bądź jakby wspartych finansowo. Z budżetu dzielnicy zakupiono 21 ławek. Dodatkowo zamontowanych zostało kolejnych 30 już z budżetu miasta. Ławki te, co widać na zdjęciu i te, co Państwo spotykacie.
Tych ławek przybyło trochę więcej jeszcze dodatkowo, bo w ramach budżetu obywatelskiego też były dostawiane ławki. Więc w sumie przez te 2,5 roku myślę, że około 70 ławek na naszej dzielnicy stanęło. One oczywiście stanęły w ciągach tych głównych komunikacyjnych, które należą do miasta. Bo to, co trzeba zaznaczyć, Rada Dzielnicy może działać i bezpośrednio finansować rzeczy, które będą miały miejsce, czy zostaną postawione na terenie należącym do miasta. Duża część terenu należy do spółdzielni mieszkaniowej i my na tych terenach nie możemy wydatkować jakby pieniędzy i zakupywać rzeczy. Nawet gdybyśmy bardzo chcieli, to po prostu prawnie to jest póki co niemożliwe. Te ławki stanęły na wszystkich ciągach pieszych, komunikacyjnych, głównych, które należą do miasta. Została zakupiona jedna altana, która jest zamontowana w parku Regana pomiędzy ciągiem pieszym idąc z Jelitkowskiego dworu, a Obrońców Wybrzeża. Pomiędzy tymi dwoma jakby szlakami pieszymi ta altana została zamontowana. Zostały zakupione dwie biblioteczki plenerowe. Jedna znajduje się tutaj na Jagiellońskiej między kościołem a przychodnią. Druga znajduje się przy Alei Rzeczypospolitej pomiędzy falowcem numer 1 a numer 7, bliżej numer 1. Zakupione zostało 21 podpórek, które znajdują się w różnych miejscach. Już wiemy, że część z tych miejsc jest trafiona, a część nie. No, to był trochę eksperyment. My byliśmy pierwszą radą dzielnicy i na razie jedyną, która ze swojego budżetu zakupiła te podpórki. W tej chwili wiem, bo widzę chodząc po mieście, że miasto też zaczyna te podpórki zakupywać i stawiać w miejscach, gdzie jest jakiś większy remont, chociażby przy Hucisku, ale także na Przymorzu Małym. W tamtym roku był remontowany chodnik od Czerwonego Dworu do Bora Komorowskiego i tam też zostały przy przystanku autobusowym zamontowane takie podpórki. One rzeczywiście najlepiej się sprawdzają przy przystankach. Przy niektórych przejściach dla pieszych też, ale wiemy już, że nie przy każdym. Takie zestaw takich płotków lekkoatletycznych w Parku Regana również został zakupiony przez naszą Radę. 12 drewnianych leżaków zainstalowanych jest również w Parku Regana. Korzystają z tego mieszkańcy nawet w porą, bym powiedział, taką zimową, jak tylko słońce trochę zaświeci, to widzimy, że korzystają mieszkańcy. Zakupiliśmy też 1400 kopert życia jako Rada Dzielnicy. Te koperty jeszcze są w siedzibie Rady, więc zapraszam w środę na dyżur, to można odebrać je bezpłatnie. To są koperty, w których wpisujemy, na jakie choroby przewlekłe chorujemy, jakie leki stałe przyjmujemy. Chowamy w folię, w taką kopertę plastikową i do lodówki. Ten taki prostokącik, to jest magnes, który naklejamy na lodówkę. No i gdyby się coś nie daj Boże wydarzyło, to jakby jest dla lekarza, dla pogotowia informacja w lodówce, na co Państwo, czy ktoś z Państwa rodziny choruje. Więc można to jeszcze przyjść, odebrać bezpłatnie z siedziby naszej Rady. To kiedyś zaczął Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ale rzeczywiście to się rozchodzi bardzo szybko, więc my zakupiliśmy jako Rada Dzielnicy po prostu takie koperty dla naszych mieszkańców. Inne działania sfinansowane z budżetu Rady Dzielnicy to były festyny przy klubach osiedlowych, przy szkołach. To były turnieje sportowe, głównie dla uczniów szkół, ale też był ostatnio turniej dla taki rodzinny, mieszany. Spotkania autorskie w naszych filiach przymorskich, wojewódzkich bibliotek miejskich. Warsztaty rękodzielnicze, kulinarne spotkania odbyły się w sprawie Drogi Zielonej w 2016 roku. Biuro Rozbudowy Gdańska uczestniczyło w tym spotkaniu. Wigilie dla samotnych, również organizowane tutaj w klubie osiedlowym, dofinansowaliśmy. Mikołajki dla dzieci. Warsztaty ze studentami z Politechniki również się odbywały. One się odbywały, oczywiście nie dofinansowywaliśmy ich. Tu jest błąd z mojej strony. One dotyczyły wizji studentów Politechniki Gdańskiej odnośnie ulicy Kołobrzeskiej jako przestrzeni ulicy Miejskiej. Bardzo ciekawe warsztaty miały miejsce. Tutaj krótka informacja. Zdjęcie po lewej stronie, to jest odnośnie właśnie Drogi Zielonej, po spotkaniu, które się odbyło. Po prawej to mamy zdjęcie przedstawiające akcję, jak była ta nawałnica w Borach Tucholskich 2 lata temu, to myśmy też zrobili zbiórkę i mieszkańcy przynosili dary.
Inwestycje zgłoszone przez mieszkańców, które wykonało miasto, to między innymi barierka tutaj przy przejściu, teraz jest remontowane, więc barierki są zdjęte, ale one wrócą, czy pachołki przy przystanku przy ulicy Obrońców Wybrzeża. To są rzeczy zgłoszone akurat konkretnie na dyżurach przez mieszkańców dzielnicy. Więc takie rzeczy też interweniowaliśmy. Tu akurat myśmy za to nie płacili jako budżet rady, ale udało nam się zainterweniować pomyślnie w wydziałach Urzędu Miasta. Tutaj kolejne inwestycje na rogu Chłopskiej i Piastowskiej między parkingiem a chodnikiem też mieszkańcy zgłosili, żeby trawnik zabezpieczyć, więc też to zostało przez Gdański Zarząd Drugi Zieleni zrobione. Kolejna rzecz to przy ulicy Jagiellońskiej nasadzenia zrobione przez również Gdański Zarząd Drugi Zieleni. No tutaj festyny, spotkania wigilijne, o których już wspominałem. Tutaj jest zdjęcie po lewej właśnie ze studentami z Politechniki Gdańskiej. Te warsztaty odbywały się w Szkole Podstawowej nr 79 przy ulicy Kołobrzyskiej, a drugie zdjęcie pokazuje jedną z sesji naszej Rady Dzielnicy. Również braliśmy udział w takich zawodach kajakowych, smocze łodzie właściwie, nie kajaki, smocze łodzie. Też mieszkańcy się tam zgłaszali i to była taka drużyna mieszana, radni plus mieszkańcy dzielnicy. No i tu Kubeczek z jednego z festynów naszych. A to wspomnienie kampanii sprzed 2,5 roku. 5 czerwca 2016 odbyły się wybory. Pierwsze wybory do Rady Dzielnictwa przy Morzu Wielkim. I co teraz przed nami? Tak jak wspomniałem, skończyła się pierwsza kadencja niepełna Rady Miasta, Rady Dzielnicy. Kadencje Rad Dzielnic są powiązane z kadencjami Rad Miasta. I jak się kończy Rady Miasta, to też się kończy Rady Dzielnicy. I teraz co jest przed nami? Przed nami jest kilka ważnych rzeczy. Pierwsza z nich to do 22 lutego należy zgłaszać się jako kandydat do Rady Dzielnicy Przymorza Wielkie. Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie liczy aż 21 osób. To jest związane z wielkością dzielnicy. Każda dzielnica powyżej 20 tysięcy mieszkańców ma 21 osób w Radzie. Każda, która ma mniej mieszkańców, ma 15 osób w Radzie Dzielnicy. 21 osób wymusza minimum 22 kandydatów. Kandydaci to są osoby, które mieszkają na dzielnicy Przymorze Wielkie, są tutaj zameldowane albo wpisane w stałym rejestrze wyborców. I taki kandydat wypełnia, ja tu mam w razie czego kilka wydrukowanych, kartę zgłoszeniową, gdzie wypisuje swoje podstawowe dane, ale co najważniejsze, musi zebrać pod swoją kandydaturą minimum 30 podpisów, tak samo, mieszkańców zameldowanych na Przymorzu Wielkim bądź wpisanych w rejestr wyborców. Nie może to być nikt spoza dzielnicy. Tu jest, karta jest przygotowana na 60 podpisów, ale gdy wymagane jest minimum 30, zaleca się co najmniej 40, bo przy weryfikacji potem może się coś wydarzyć. Tu jest bardzo istotna rzecz w rubryce, to numer PESEL, który musi być wyraźny. Może być nazwisko niewyraźne, adres może być niewyraźny, albo nawet nie mieć jakiejś literki. Urząd Miasta weryfikuje, proszę mi wierzyć, weryfikuje wszystkie dokładnie po PESEL-ie. Jeżeli w PESEL będzie niewyraźnie, to nie będą się zastanawiali, co to jest za cyferka, tylko po prostu wyeliminują podpis. Ewentualnie zdarza się czasem po prostu o literkę za mało. Zdarzało się, nawet u mnie na liście mojej poparcia tak się zdarzyło. Więc to jest bardzo ważne, tak, żeby zbierając podpisy od mieszkańców pilnować tak naprawdę tego numeru PESEL, bo po tym jest po prostu weryfikowana lista i Państwa kandydatura. Stąd ta informacja ode mnie, żeby zebrać co najmniej 40 podpisów, 10 więcej, no bo potem są różne takie sytuacje. Po zebraniu tych podpisów, po wypełnieniu tej listy należy udać się do Urzędu Miasta przy Nowych Ogrodach, do pokoju 215 albo 214 i tam złożyć dokument, mieć przy sobie trzeba dowód osobisty. Po zweryfikowaniu urzędnicy do Państwa zadzwonią i poinformują Państwa, że zostaliście zweryfikowani pozytywnie i poproszą o przyjechanie jeszcze raz, bo dostaniecie Państwo oficjalny dokument. To jest dla Państwa, ale jakby urząd ma obowiązek Państwu to wydać. Jeżeli chodzi o kolejne daty, to jest dla osób kandydujących. Tutaj prośba ogromna do Państwa, jeżeli ktoś się waha, to my chętnie spróbujemy odpowiedzieć na
wszelkie wątpliwości. Jeżeli ktoś się nie waha, a nie ma karty, to ja chętnie od razu dam i możemy już tu wśród nas pozbierać podpisy. Ewentualnie można wziąć dla kogoś i komuś to przekazać, żeby to zrobić. Czasu jest niewiele, bo to do 22 lutego trzeba dostarczyć do Urzędu Miasta. Kolejne daty to mamy zgłaszanie już członków obwodowych komisji wyborczych. Tutaj jeszcze nie mamy dokładnych informacji. Na razie tylko daty. 4 marca dowiecie się Państwo jako mieszkańcy dzielnicy, kto został, znaczy kto został oficjalnie zarejestrowany, tak jako radny. To już kandydat, tak, zarejestrowany na radnego, tak. To już się pojawia na stronie 20.pl w zakładce BIP, tylko to tam trzeba przejść kilka podstron. Tam już są wpisani, właściwie dwóch kandydatów jest wpisanych, którzy już są oficjalnie zarejestrowani w naszej dzielnicy i dopisywani będą kolejni po tej weryfikacji. I tak naprawdę od 4 marca można zacząć kampanię wyborczą swojej kandydatury, czy wspierać tych, którzy będą kandydowali. Jak ta kampania będzie wyglądała i tak dalej, to pewnie już będą osobne spotkania z osobami zarejestrowanymi oficjalnie. Ja mogę tylko powiedzieć, że w poprzednich wyborach my po prostu jako grupa inicjatywna się zebraliśmy w 15 osób, zrobiliśmy wspólną ulotkę i wspólną kampanię prowadziliśmy. Oczywiście tych kandydatów było więcej, bo 24 osoby kandydowały, ale jakby 15 wyraziło chęć wspólnego jakby działania. Tak? Jak będzie w tym roku, to zobaczymy. Na pewno taka wspólne kandydowanie, wspólna ulotka miała taki pozytywny oddźwięk. Tak? Nie było, że każdy jeden przeciwko drugiemu, tylko rzeczywiście wspólnie się wspieraliśmy i wspólnie na rzecz dzielnicy prowadziliśmy tę kampanię. I tak jak w każdych wyborach, w piątek 22 marca o północy zaczyna się cisza wyborcza i trwa do niedzieli 24 marca do godziny 21. Wybory są w niedzielę 24 marca od 7 do 21 i te wybory odbywać się będą w mniejszej ilości komisji wyborczych niż w normalnych wyborach. My będziemy na pewno plakaty robili, gdzie będzie ta informacja. Ja teraz nie chcę przekłamać, ale to było albo 5, albo 6 komisji, a w normalnych wyborach mamy chyba 5. Kolega odpowiada, że 5. A w normalnych wyborach jest dużo, dużo więcej, więc też będą o tym informacje dla Państwa wiadomości. I normalnie po 21 zamykane są lokale wyborcze. Wybory, tak jak zawsze, trzeba mieć ze sobą dowód osobisty, długopis, zakreśla się jednego kandydata i w kolejności od tak, który zdobył najwięcej głosów, do tego 21 przechodzą wszyscy, znaczy te pierwsze 21 osób przechodzi do Rady Dzielnicy. Później kwestia zaprzysiężenia, to już w kwietniu, to już Biuro Rady Miasta Gdańska organizuje wszystkie te informacje. Wszelkich informacji można uzyskać, wszelkie informacje w Urzędzie Miasta. Jeżeli my nie będziemy potrafili tutaj Państwu odpowiedzieć, to w Urzędzie Miasta pod tymi telefonami. Tak jak powiedziałem, pokój 214 i 215. Ja powtórzę, żeby Pani mogła to też powiedzieć. Numery telefonów to mamy kierunkowy 58 i 323 62 95 bądź 323 62 14 albo 323 62 94. Tam są urzędnicy, którzy na wszystkie pytania na bieżąco odpowiadają. I teraz dla podsumowania, minimum 22 kandydatów musi się zgłosić, żeby w ogóle wybory się odbyły. Tak, nie może być 21, no bo tylu wybieramy. Musi być przynajmniej jeden więcej. Stąd jakby zachęta do kandydowania. I teraz ważna rzecz, frekwencja. Aby wybory były ważne, musi pójść nas minimum 5% jako mieszkańców zameldowanych na dzielnicy bądź wpisanych w rejestr wyborców. Wtedy wybory będą ważne i powstaje Rada Dzielnicy. Budżet Rady Dzielnicy jest związany, mocno związany z frekwencją. Do tej pory kwoty były znacznie niższe, bo to było 3 zł, 5 zł i 8 zł od mieszkańca. Stąd tamte kwoty, co podałem, to Państwo widzieli 56 tysięcy, 111, 108 tysięcy.
Jesienią jeszcze poprzednia kadencja Rady Miasta zwiększyła tę kwotę pieniędzy trzykrotnie. I w tym roku, jeżeli Rada Dzielnicy powstanie, to przy frekwencji do 14% budżet będzie wynosił 12 zł na mieszkańca, co w przeliczeniu na, jak na dole zaznaczyłem, 27 693 osoby, bo tyle jest na koniec roku 2018 w rejestrach miasta, to nam daje tam 330 parę tysięcy złotych. To nam daje więcej w jednym roku niż przez te 2,5 roku w sumie wzięte razem. Bo tamte razem to jest 275 tysięcy przez 2,5 roku. A teraz mamy szansę otrzymać jako Rada Dzielnicy ponad 335 tysięcy przy najniższej frekwencji. Tak jak widać, frekwencja między 14 a 16% to jest 15 zł na mieszkańca, powyżej 16% to już jest 18 zł i to już prawie jest pół miliona. Tam 480 chyba parę tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest tak naprawdę taki konkret, który pokazuje przede wszystkim, co tracimy, jak Rady Dzielnicy nie ma. Bo tak jak mówiłem, jeżeli Rady Dzielnicy nie będzie, nie wiem, pójdzie nas mniej na wybory niż 5%, to te pieniądze zostają w budżecie miasta i one naprawdę, może w jakiejś części w czymś wrócą na dzielnicę, tylko jakby nie będziemy wiedzieli, w czym to wróciły, czy w tym kawałku chodnika, czy w innym i tak dalej. Natomiast tu są realne pieniądze, które Rada Dzielnicy będzie mogła wydać na sprawy, po pierwsze zgłaszane przez mieszkańców, po drugie w porozumieniu też oczywiście z miastem będzie mogła współfinansować pewne rzeczy, ale przede wszystkim na te rzeczy, które zgłaszają do nas mieszkańcy, nie wiem, biblioteki, szkoły, przedszkola, tak instytucje, które są miejskimi, a które działają na naszej dzielnicy. I to są rzeczywiste pieniądze i to są też pieniądze, które rzeczywiście dają możliwość zrobienia też czegoś większego, tak? Bo przy 50 czy 100 tysiącach, nie wiem, zrobić nawet remont kawałka chodnika, to trudno byłoby nam to zrobić. Natomiast przy takich kwotach powyżej 300 tysięcy, a dochodzących prawie do pół miliona, jest to już rzeczywiście realna rzecz, żeby czy dokupić urządzenia zabawowe do placów zabaw, które nie są tanimi rzeczami, bo jak wiemy, to wszystko teraz jest atestowane i sam atest kosztuje po prostu dużo. Więc to jest realna rzecz, do której możemy sięgnąć i z której my jako mieszkańcy możemy skorzystać. I to jest tyle, jeżeli chodzi o mnie na teraz. Tak naprawdę teraz jest czas na dyskusję, na pytania do mnie, do koleżanek i kolegów z Rady Dzielnicy, którzy do tej pory w Radzie pierwszej kadencji i którzy właściwie, tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, a jest nas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 osób, to kandydujemy do kolejnej Rady Dzielnicy, ale zachęcamy Państwa również do tego, żebyście zostali za działanie. Teraz głos do Państwa.